No i kurde, co, jak super zabawa, jak na pierwszy raz to ja jestem mega podjarany. Najgorsze jest to, że będę musiał kupić teraz takiego drona. Jest, tu leży. No i przygody są. I o to chodzi, widzisz. Ale niesamowite wrażenia, bardzo polecam. Można się na maksa zarazić, naprawdę, zajawką. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki motyw, że umówiłem się z Michałem. Michał jest fotografem dobrym i zamierzam wprowadzić go w świat dronowania takiego bardziej soczystego. Przyjechał z Krakowa na imprezę fotograficzną, a tu jest taki festiwal i czekam właśnie na niego. Przyjechałem. Jest trochę chłodnawo, 7 stopni, ale za to mamy fajne światło. Zrobimy sobie pewnie objazdówkę, no bo nie będziemy sterczeć na jednym spocie. Zamarzniemy. Pytałem się Michała, czy można ograć jakieś auto tutaj. I to mi się podoba, chyba jest najfajniejsze. Moglibyśmy dronem takie auto zdecydowanie ograć. Photofly. Już mi się podoba, jeszcze nazwa pokrewna. No muszę wam powiedzieć, że to jest mega ciekawe doświadczenie, dlatego że z fotografami się lata inaczej niż z osobami na przykład totalnie początkującymi. Fotograf już ma pewne oko, widzi kadr, wie mniej więcej co chce przekazać, ale jeszcze nie ogarnia sprzętu i te środki wyrazu jeszcze nie do końca są mu znajome. Więc to było na pewno też kolejne doświadczenie. Oczywiście latałem już wcześniej z fotografami i wprowadzałem wiele osób w tę branżę, ale ta była też specyficzna, dlatego że chłopaki wzięli aparaty. Mieliśmy też do dyspozycji bardzo ładne kadry. Jak jeden latał, drugi focił i wyszło to naprawdę nieźle. Michał właśnie robi pierwsze kroki, jeżeli chodzi o FPV. Wprowadzam go do tego sportu. Jest mocno. Marian z nami też pojechał. Fotografuje, więc jest dzisiaj mocna obsada, a Leon jest zazdrosny, także pięknie. Możesz lądować? Tak, świetnie. Możliwe, bo to jest tylko taki wydruk. On jest słabiutki, wiesz, ale on jest pomocniczy. No i co, kurde, super zabawa, jak na pierwszy raz to ja jestem mega podjarany. Najgorsze jest to, że będę musiał kupić teraz takiego drona. Nie musisz, możesz. Ale szczerze powiedziawszy, naprawdę myślałem, że jest to cięższa sprawa. Tak. A tak, no to jest, no jeszcze nie mam takiego wyczucia, bo to jest takie malutkie coś, że nie wiem, jak daleko powinienem być od drzew, od gałęzi, żeby nie uderzyć, nie? Tak. I wiem, że pewnie mógłbym podlecieć dużo bliżej, ale żeby nie ryzykować. Przyjechaliśmy z chłopakami na drugą miejscówkę, teraz lata Marian i co ciekawe, Michał już latał swoim drugim dronem, bo po Awacie, którą Marian teraz właśnie testuje, latał przed chwilą RM3, czyli obiektyw ten z trzykrotnym zoomem, 70 mm ekwiwalent. Fajna sprawa i cieszę się. Wybieramy też takie miejscówki bardziej niszowe. Tu widać pięknie masyw i skałę, która jest tak wśród wzgórz, z tego względu, że też wieje i muszę im zapodać takie specjalne miejscówki, gdzie nie zmarzniemy, a jednocześnie które są dość ciekawe. Słuchaj, on to ma taki szyk, jakby z Mediolanu prosto latał. Nad jeziorem Como albo Garda, to widać, to jest taki smart. Smart styl, no. Bardzo smart. To jest mega uczucie, jak się obserwuje osoby, które są mocno zakręcone w innej branży i próbują czegoś innego, bo oni mają tą pasję cały czas i właśnie tutaj przez cały czas miałem tą fajną zabawę, że mogłem obserwować, jak chłopaki wchodzą i robią te kolejne kroki. To jest mega uczucie, miałem naprawdę mnóstwo frajdy i sprawiło mi to super radość, jeżeli chodzi o wspólną sesję. Zobacz, że wziął aparaturę do ręki. No. Zaraz. Nie przejmuj się. Już od ciebie to wezmę. Na szczęście Awata jest odporna na takie numery. Kurde, widzę. Możesz sobie tak. Dobra, widzę. Zdjąć go, idziemy jej szukać. Zapraszam. Idziemy szukać Awaty. Marian przypieprzył w druty. Ja popilnuję samochodu. Ale nic się nie stanie tutaj. Awata ma na szczęście bardzo fajną cechę. Mamy łączność cały czas z pilotem i to, co jest tutaj fajne w niej, że możesz odpalić sobie sygnał dźwiękowy. Wiesz? O, te druty zahaczyłem. Teraz ją słychać już. O które? Tu przypieprzyłeś? O te! Tu. No. Ten bazerek to jest super sprawa, wiesz?
Jest, tu leży. No i przygody są. Kurde. I o to chodzi, widzisz. No to pierwsze kroty za płoty i pierwszy crash masz za sobą. Pierwszy crash masz. Fajna sprawa, teraz jesteśmy już na trzeciej miejscówce, albo nawet na czwartej właściwie. I chłopaki połknęli bakcyle. Od razu pytania kontrolne, jak z Awatą, jak ona lata, ile kosztuje i tak dalej. Już widać, że połknęli mega bakcyla. No i też R3, właściwie tu lataliśmy do tej pory tylko dwoma modelami, bo też nie mamy za dużo czasu. Wygląda na to, że chłopaki muszą wracać już na tą imprezę fotograficzną, więc polatamy jeszcze z 5 minut i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o całą sesję. Natomiast jest fajnie, oprócz tego, że jest nam troszkę zimno, to naprawdę wrażenia bezcenne. Wziąłem ich teraz na paintball, żeby sobie polatali awatą niziutko tuż nad powierzchnią, żeby mieli inne wrażenie, bo tutaj na paintballu jest bardzo dużo różnych przeszkód i zróżnicowany teren, petarda jest. Słuchajcie chłopaki, dzięki serdeczne za dzisiejszą sesję. No dajcie znać, jakie w ogóle, jakie wrażenia. Ja się nie mogę przestać śmiać i cieszyć. Bo dla mnie super zabawa. Tak, niesamowite wrażenia. Ja w ogóle pierwszy raz miałem takiego drona w rękach i powiem wam, że to jak się widzi, patrzy, lecąc, to jest nie do opisania, nie wiem jak to skomentować, ale niesamowite wrażenia, bardzo polecam, można się na maksa zarazić naprawdę zajawką. Tak, a myślę, że też Rafał nam bardzo fajnie pokazałeś, jak tak naprawdę dużo jest jeszcze rzeczy, które można się nauczyć, jakich fajnych rzeczy w ogóle można w życiu robić, także no to mi pokazało, ile jest jeszcze przede mną. To jeżeli jest, to jest macie dzięki, okazję Rafał. Poznać dzięki. Rafała, to wbijajcie do niego na kanał. O, jako pilot tego bezzałogowca czuję się pewny siebie, co może być zgubne, ale uważam, staram się być raczej uważnym i odpowiedzialnym pilotem i naprawdę to jest, kurczę, taka fajna zabawa. Dla mnie największym zaskoczeniem jest to, jakie to jest proste. I myślałem, że powiedziawszy, że mój błędnik będzie wariował i że będę gdzieś tutaj padał na twarz, a okazuje się, że wszystko spoko, elegancko. I na sam koniec w nagrodę pokazałem chłopakom jeszcze, jak lata Nazgul 5, czyli już 5-calowy quad FPV. Zrobiliśmy troszeczkę punchy, dive'ów, kilka akrobacji, ale byli pod wrażeniem przede wszystkim dynamiki, bo to jest zupełnie coś innego i zupełnie inaczej się lata niż awatą. No i super, bardzo się cieszę z tego spotkania, bo dało mi też takiego kopa motywacyjnego i myślę, że warto spotykać się z ludźmi i organizować też te warsztaty plenerowe. W zeszłym roku organizowałem 4 czy 5 edycji nawet. Myślę, że w tym roku też zorganizujemy przynajmniej kilka, a szczegóły już będą podane niedługo. Myślę, że warto takie rzeczy robić, bo dają dużego kopa zarówno mnie, jak i ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają. Także ze swojej strony ja bardzo dziękuję chłopakom za tą wspólną sesję i polecam ich profile, polecam ich warsztaty, ich doświadczenia zarówno w fotografii portretowej, jak i biznesowej, bo są najwyższej klasy specjalistami. A my widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Pa!